Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Gośćmi podcastu, ale się uśmiechają, gotowi już, już, pitch będzie zaraz. ECOBIN, Kasper Kosowski, Marcin Kozierowski, czyli co startupu ECOBIN, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. To pierwsze pytanie ode mnie i obawiam się, że to będzie ostatnie pytanie, jakie zadam w tym podcaście, zanim Krzysiek go całkowicie tutaj przejmie ze swoimi zielonymi, zielonymi tematami. Zieloną e, indoktrynacją. Zielona indoktrynacja, ale ja się nagadałam w poprzednim, więc teraz twoja kolej Krzysiu. E, dobrze, chłopaki, czy pamiętacie swoją pierwszą kawę? Ty, ty zaczynaj, bo ty byłeś Ja promotyrem. pamiętam swoją pierwszą kawę, jak wyjadałem w fusy. Rano, jak dorośli siedzieli w namiocie, Czyli stąd to się rano działo. wstawałem i, zacząłem, i wyjadałem fusy z, z cukrem, pamiętam. Ale to miałem z 5 lat. To była moja pierwsza kawa. Wow. Takiej odpowiedzi jeszcze nie mieliśmy. No ale to jest wszystko powiązane. To jest, to wszystko klei w tej historii. Storytelling level high. To mój chyba był bardziej produkt kawopodobny, bo to pamiętam u babci to była kawa Inka, mm -hmm. którą, którą mogłem się wtedy napić i tak to jakaś tam alternatywa do, do kakao. Okej, czyli zbożowa. Skoro pojawił się temat fusów z to może wytłumaczmy... Przypadkowo. Zupełnie przypadkowo. To może wytłumaczmy, czym jest ECOBIN. Ja pamiętam pierwsze spotkanie z Marcinem, to było jakieś 2018, 2019 rok. Dokładnie. Tak, i później nagrywaliśmy podcast w 2019. Pierwszy o Ecobinie. Dobrze pamiętam tę rozmowę, zresztą świetnie się kliknęła i cały czas świetnie się słucha. Tutaj cię zaskoczę. ECOBIN jest polskim startupem, który przerabia fusy z kawy, wy, to wszystko, co da się z nich wyciągnąć. Na początku startowaliście od brykietu, ale teraz ta technologia się już dużo bardziej rozwinęła i dużo więcej da się wyekstrahować z tych fusów z kawy. To takie małe wprowadzenie, czym jest kobina, ale w ogóle skąd pomysł, żeby zbudować firmę na odpadzie? Ten pomysł yy, yy, jest związany też w dużej mierze z moją historią kawową. Ja przez już blisko 20 lat byłem w branży kawowej. Tak skracając historię, to współtworzyłem jedną z wiodących palarni na pod ten czas Specialty Coffee. Coffee Zone. Tak. I ten problem fusów kawowych zawsze gdzieś tam wysoko na agendzie był. Bo nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, że to, co się wprowadza na rynek, no tam nie znika z tego rynku. Więc wiedziałem, jaki jest, jak, ile waży rynek, wiedziałem, że z tych fusów, z tej kawy zmielonej, którą parzymy, raptem, w zależności od metody parzenia, ale od 25 do 30% jedynie jest wypłukane do filiżanki, a cała reszta tych wartościowych substancji ląduje na śmietniku. No i stąd był pomysł bardzo wstępny wówczas. Mieliśmy jakieś pierwsze opracowania, pierwsze badania na temat tego, jakie substancje są w kawie. A jakie są? No tego jest mnóstwo, to są, to są cukry, to są białka, to jest lignina, to jest kofeina, to są wszelkiego rodzaju tłuszcze, oleje, e, więc tego jest całe mnóstwo e, i tak w dużym skrócie e, trafiłem na Politechnika, tak naprawdę spotkałem się z Marcinem, który wówczas zajmował się tym, co robi najlepiej, czyli transferem technologii e, do biznesu i łączeniem tych dwóch światów. Nie mówię, że innych rzeczy nie robi najlepiej, ale tą robi znowu najlepiej. No, Zobaczę. Ja, kariera już tak, buty chyba na kołku zawiesi. To żart, dlatego że Marcin tutaj, dla tych, którzy nie oglądają na YouTube albo na Spotify, to Marcin siedzi tutaj z kontuzją w studiu. Tak. Niestety na, na razie na ławce rezerwowej, ale tylko na 6 tygodni. Ksywka okay. Achilles. <grymne> 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 Dobra, czyli spotkaliście się i co? I była decyzja: robimy coś z tym i szukamy wtedy naukowców, którzy nam pomogą. Czy może, Marcin, ty już byłeś w stanie zlinkować Kaspra z kimś, kto, yy, kto, kto nad podobnym rozwiązaniem pracuje? Kasper przyszedł z pomysłem w głowie i, i jakąś tam koncepcją, którą chcieliśmy przede wszystkim sprawdzić i to były te brykiety kawowe, więc trzeba było zorganizować zespół. Gdzieś już dojścia z Politechniką i, i Wydziałem Chemicznym, szlaki mieliśmy przetarte, więc zaczęliśmy nad tym pracować. Zajęło to tylko i aż rok. Żeby w, w, zrobić prototyp e, dobrego, palącego się brykietu drzewnego. E, ale szybko się okazało po pierwszych testach, e, że rynek trochę poszedł dalej i że ta zielona, że zielona zmiana, zielona transformacja, e, ciężko będzie, że tak powiem, wsadzić na półkę produkt premium zielony brykiet, e, trochę lepszy od tego, od tego drzewnego. Lokalnie, lokalnie gdzieś zbierany i yy, yy, yy duże sieci, z którymi rozmawialiśmy, stacji benzynowych czy, yy, yy, czy handlowe, już nie, chciały, już nie chciały tego brykietu. To nas z jednej strony mocno zmusiło do tego, żeby szukać innych, innych rozwiązań i poszliśmy głębiej, zagłębiliśmy się, co rzeczywiście tkwi w tej kawie i co można z niej wyciągnąć. No i chyba super, bo, bo dzięki temu projekt poszedł bardzo do przodu. Ja w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem tego, co robicie, no bo branża kawowa w Polsce rośnie, branża speciality rośnie, tych firm jest coraz więcej. No, szukamy coraz się więcej. otwieranie kolejnych kawiarni, nawet jak byłoby fajne, ciekawe i piękne, jest mało innowacyjne. Otwieranie kolejnych palarni, to już w ogóle te, te, ten model biznesowy jest po prostu też bardzo trudny, wiele osób się pewnie na tym sparzy. Mamy w Polsce taki wielki sukces kawowy na Skalę europejską. To jest Cofidesk. To jest firma, która naprawdę jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o, o, o handel sprzętem, handel kawą, pewnie, pewnie też. No i potem wyłaniacie się wy przyszłość, bo ile jest takich firm na świecie, które robią podobne rzeczy, powiedzcie? Coraz więcej. No znaczy... nie, miałeś <laughs> powiedzieć, że tylko wy. Nie, nie, nie jest tak i myślę, że. Co najmniej w każdym kraju europej europejskim mm -hmm. znajdzie się firma, która coś robi z fusów. Mm -hmm. y i... no, wiesz, czym innym jest zrobić talerzyk z fusów, a czym innym Oczywiście. jest postawić biorafinerię i wydobyć z tych fusów to prawie jest, wszystko? To no. jest zupełnie inny poziom i, i takich firm pewnie i takich podejść jak, jak nasze pewnie są, myślę, że ze dwie, trzy firmy na całym świecie. No właśnie. Y no i yy, dlatego, dlatego nam tak zależy, żeby, żeby, żeby zrobić to tu, żeby zrobić to, wystartować tu w Polsce, pokazać, mm -hmm. że, też coś, że też coś możemy, że też potrafimy i najpierw tu ogarnąć ten, ten śmietnik fusowy na naszym podwórku, ale szybko ale szybko skalować się w Europie. Ten projekt już trwa kilka lat, tak jak mówiłem, my nagrywaliśmy rozmowę w 2019, jest 2024. Budujecie teraz już taką, no nie w mega skali biorafinerię, ale już taką działającą biorafinerię, coś więcej niż laboratorium, w którym możecie przetestować rozwiązania. Jak to ma działać? To znaczy, wiem jak dzisiaj to wygląda, bo Stor też współpracuje z Ecobinem, więc przyjeżdża do nas kurier firmy GLS i dwa razy w tygodniu odbiera od nas fusy zapakowane w taki specjalny pojemnik, my sobie to skanujemy, to trafia do was do. Systemu, To jest też połączone, bo to też jest ważny aspekt regulacyjny, to jest też połączone z bazą danych odpadowych, bo jednak to jest odpad, więc to musi być wszystko rejestrowane. To nam się bardziej... Cieszę, że... się, cieszę się, że jako użytkownik chwalisz, że tak powiem, że to jest proste i dobrze, e, i dobrze zorganizowane. Bo nagrywamy podcast, po podcaście powiem ci na co <grym> mógłbym okay. rzekać, oczywiście, <grym> ale, ale, ale wymyślone to jest y, świetnie, pewnie te integracje zawsze można dalej pociągnąć, ale wiem też na jakim to jest etapie. Czyli odbieracie od nas fusy i co się docelowo z tymi fusami będzie działo? Jak ten kurier bądź wy może bezpośrednio od niektórych klientów, pewnie tak, będziecie to odbierać. i Co się będzie dalej z tym działo I, i co będziecie dalej z tym robić? Komu to sprzedawać? Są chyba dwa główne strumienie, z których my te fusy będziemy pozyskiwać. Jeden to właśnie są szeroko rozumiana choreka. Nazywamy ją choreką plus, bo też wchodzą tam biura, które generują naprawdę ogromne ilości fusów. I stacje benzynowe, bo to są ogromne stacje, sieci kawiarni. O, o, ogromne. Stacje, ogromne wszystkie, wszystkie sieci restauracji, fast foodów. To są to naprawdę są olbrzymie ilości. I największy też sieć convenience sklepów też jest wielką kawiarnią. Mhm. Więc to są ogromne, ogromne ilości, które wielokrotnie. Ilościowo przekraczają zdolność przetwórczą tej naszej pierwszej demonstracyjnej fabryki. Więc my jesteśmy spokojni, że tych fusów nam nie zabraknie i już można powiedzieć, mamy ich po dach. Mhm. Więc tylko by wyglądało na to, że tylko budować większe i większe, no ale oczywiście jest wiele, wiele ryzyk. Wiele aspektów, które trzeba połączyć, pogodzić, żeby to, się, żeby to się udało. A co z tego powstaje? Tak. Dużo, znaczy można powiedzieć, chemikalia czy, czy surowce, które z powrotem możemy zawrócić w branżach takich jak zaczynając od opakowaniowej, przez kosmetyczną, spożywczą, w przyszłości nawet farmację. Aplikacji jest mnóstwo, naprawdę pracujemy aktualnie z ponad chyba 20-25 dużymi, dużymi firmami, dużymi odbiorcami, którzy testują to w wielu aplikacjach końcowych. Od dodatków do bionawozów, poprzez dodatki, dodatki spożywcze, smakowe, dodatki do kosmetyków, więc yy, zastosowań, będzie, zastosowań będzie multum. Dla nas. Taki, taki sweet spot oczywiście będzie tam, gdzie te marże będą najwyższe, bo zastosowania takie, można powiedzieć, o czystości technicznej mamy już zabezpieczone, bo to może być i dodatek do, do biodizla. Y, można to współspalać y, w ramach produkcji syngazu i, i różne tego typu rzeczy. Y, więc w pierwszej kolejności zależało nam na tym, żeby zabezpieczyć to w takim, na takich niskich marżach. A dążymy do tego i temu też będzie służyło całe, po to, tworzymy tą demonstracyjną fabrykę, żeby tam cały czas rozwijać tą technologię. To nie jest tak, że my już skończyliśmy. My, że tak powiem, robimy pewien przystanek, żeby, żeby zweryfikować, żeby pokazać, że to działa, że można to zwaloryzować w pełni i, i to jest biznes, za tym stoi. A dalej będziemy się, jeszcze mamy super dużo zabawy z tymi fusami, co tam można powyciągać. Bardzo precyzyjne składniki, które też są bardzo drogie do tej pory, też w dużych ilościach są po prostu syntetycznie wytwarzane. Ale to naprawdę kawa jest aż tak wyjątkowa? Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Dopóki Czy można to zrobić zaczęliśmy... z fusów do herbaty? Właśnie. Nie próbowaliśmy z fusów do kawy do, po, po herbacie, natomiast ja myślę, że ten pomysł jest tak silnie związany z kawą mhm. i to kawa jest częścią DNA tego ekobin od początku, że padały wielokrotnie pytania od inwestorów, czy jakąś inną biomasę możemy tych biorektorów wrzucić. Mhm. Pewnie tak, ale okay. no to nie jest to, co jakby zupełnie jakby musimy to osadzić w bardzo szerokim jednak kontekście mhm. tego, że że mówi się coraz częściej o tym, że kryzys klimatyczny spowoduje, że 60% kawy zniknie z rynku do 2050 roku. Tak? tak. Już mamy deficyty kawy. Tam to niewiele świat mniej mm. produkuje niż, niż konsumuje. A popyt cały czas rośnie, bo na nie... kraje rozwijające się, coraz więcej kupują kawy. Więc albo kawa będzie rośnie gdzie indziej, bo są, są rejony. Gdzie, gdzie niewątpliwie może rosnąć już. Zmienią się odmiany. Zmienią się odmiany. Ostatnio odkryto jakąś rzadką odmianę, która jest zdecydowanie mniej, od, mniej wrażliwa na, na właśnie na zmiany temperatury, na mniej wody potrzebuje. Na, na robusta też mniej potrzebuje, także tak. tak no to w jest, to jest w ogóle temat rzeka, co się teraz dzieje z robustą, bo robusta jakiś czas temu, całkiem niedawno była już droższa niż arabika i coraz więcej mówi się o tym, że... Wchodzą tak zaawansowane sposoby jej obróbki, że ona kompletnie zmieni ten profil smakowy. Mm -hmm. Coraz... Wiedziałem, że jak sprawę wypuścimy na temat mm -hmm. kawy, to popłynie <grym> super. Na no to liczyliśmy w tej rozmowie. Coraz częściej mówi się o tym, że, że będą single z robusty, czyli kawy jednorodne do, do filtra, co kiedyś było nie do pomyślenia. Już są, mm -hmm. już są single z robusty. Tak, ale to jeszcze raczkuje, tak? ale to nie jest jeszcze trend. No jest to cała kawa, kawa, która powstaje w laboratoriach. Syntetyczna kawa. Mm. Jest Liberika jako odmiana. Tak. Problem z nią polega na tym, z tą kawą laboratoryjną, że no, to podobnie jak z mięsem, z tym tym laboratoryjnym, że, że to nie jest jeszcze skalowane, jest bardzo drogie. Um, producenci mówią, że smakuje to jak kawa. Ja to miałem przynajmniej próbować. Tak, ale to trzeba się mocno. Uruchomić świadomość. No, 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 jeśli nie będzie kawy, to pewnie będziemy pili, co jest. Tak. No, ale kiedy, kiedy ktoś odpowiada tak, ale to daje <noise> <noise> do myślenia. <noise> no dobrze, czyli, czyli z jednej strony, wy po prostu wierzycie, że to jest ta branża, ale też z drugiej strony, jak sobie pomyślę o tym, że to rzeczywiście mogły być jakieś tam inne frakcje z tego kosza bio, to jednak kawę w naturalny sposób łatwo zebrać w dużych ilościach, w różnych rodzajach miejsc. Bo wspomnieliście o biurach, o stacjach benzynowych, o kawiarniach, gdzie to jest naturalne. Wydaje mi się, że to jest łatwe do wyselekcjonowania, plus no wielkie firmy produkujące kawę instant, które tych fusów po prostu mają tony i od nich to wystarczy po prostu odebrać i, i, mhm. i dalej przerobić. To jeszcze ja tylko może wtrącę taką mało romantyczną ciekawostkę, z której może nasi słuchacze nie zdają sobie sprawy, że Polacy najwięcej kawy konsumują właśnie na stacjach benzynowych. Tak, to prawda. Yy, I coraz lepszej. Yy, to już nie jest to, co, co lata temu było. Natomiast yy, tak, znaczy, Krzysztof powiedział, że to łatwo zebrać. Rzeczywiście łatwo, ale. Yy, no ale, tak ale... powiedziałem, bo ja tego nie zbieram. Ale, Pamiętaj <laughs> <laughs> ale pamiętajmy o tym, że, że my z jednej strony jesteśmy startupem, który ma być startupem impaktowym, głównie w kontekście właśnie ograniczenia emisji CO2 i zawracania tych, tych surowc, tego surowca cennego z powrotem na rynek, ale jednocześnie musimy być też biznesowo impaktowi, tak? Mm -hmm. Więc y, to można zrobić, ale to wszystko musi mieć jakiś rachunek ekonomiczny. Dlatego w takim modelu docelowym to jednak 70-80% to będzie nasz taki bioreakcyjny puzzle przy dużym producencie kawy Instant Liquid albo dużej polarni kawy. A te odpady są są olbrzymie i są w jednym miejscu, unikamy całej logistyki. Największa fabryka w Europie jako obsa 45 tysięcy ton fusów w jednym miejscu rocznie. Więc postawienie tam takiej biurafinerii mhm. jako puzla waloryzującego, gdzie to obecnie jest po prostu spalane i wykorzystywane są jako koszty energii odzyskiwane. No, jest, jest, jest takim, taką naszą przyszłością, i, i takim klockiem, właśnie, którym będziemy dostawiać I tak, tak się dzieje już w wielu, w wielu branżach, chociażby w produkcji piwa. Takie, takie startupy, <coughs> które przetwarzają później właśnie całe, całe te odpady na, na różnego rodzaju spożywcze dodatki, już lokalizują się, więc to nie, tutaj nie będziemy też w jakiś sposób odkrywać Ameryki, tylko idziemy przetartymi schematami. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl www.coffeespots.pl To jeszcze jeden, takie jedno pytanie startupowe, i potem przechodzimy już tylko do wątków kawy, speciality. Ale myślę, że dla słuchaczy to też jest ciekawe, bo no, o startupach się słyszy. Niektórzy mają już takie dość negatywne jednak podejście do startupów. To taki bullshit z Doliny Krzemowej, gdzie jest garstka ludzi, którzy robią na tę kasę, a, a mnóstwo z tego po pierwsze nie wychodzi, a jak wychodzi, to destabilizuje rynki w raczej negatywny sposób niż pozytywny. Wy jesteście startupem impaktowym. Jak wygląda budowanie tej firmy? Bo to jest kolejny rok, co zbiera się to finansowanie i czy tych inwestorów, trzeba przekonać, potem się właśnie buduje tę rafinerię pierwszą, małą, żeby pokazać, że to działa, żeby to później przeskalować, zebrać więcej pieniędzy, zbudować tą dużą i po tej dużej zebrać kolejne pieniądze, żeby zbudować kolejną, czy, 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 czy jak to wygląda? No, tak, to są te różne doliny, które mm. jako, startup musisz, jak, jako startup musisz przejść i, i przetrwać. Yy, I właściwie jest tak, że my nieustannie jesteśmy w tym trybie fundraisingu yy, jak Kończymy, do, udaje nam się zamknąć jakąś rundę finansowania. To robimy sobie tydzień, dwa tygodnie, przerwy i się zastanawiamy nad nową, bo już ten kolejny cel e, trzeba, trzeba będzie zabezpieczyć i realizować, i, i, i zabezpieczyć funkcjonowanie zespołu i jeszcze go rozwijać, i tak dalej, więc e, to jest cały czas, jakby na razie, dolewanie i. Tak jak powiedziałeś, niektórzy mają mieć z tym problem jakieś przepalanie mhm. pieniędzy, bo ten biznes jeszcze nie zarabia na siebie, bo też nie ma gdzie tej produkcji robić. Na razie mamy jakąś tam linię technologiczną, nawet nie pilotażową, nie demonstracyjną, czy można powiedzieć jej kawałki na, dzięki współpracy z Politechniką Warszawską, no ale cały czas musimy pokazywać swoimi działaniami. Swoimi właśnie współpracami czy, czy jakimiś tam developmentem, inwestorom, że jesteśmy coraz bliżej tego tych wyznaczonych, tych wyznaczonych celów. Kolejny jakiś tam etap projekt technologiczny, projekt budowlany to pokazuje po prostu, że jesteśmy, że jesteśmy dalej i rzeczywiście w jakiś sposób dajemy im argumenty do tego, żeby, żeby inwestowali dalej. Marcin wchodząc do studia zdjął tylko taki identyfikator z konferencji, na której dzisiaj <grym jesteście, <grym tak, to się Dzisiaj tak, Będę tak, kolejne, kolejne, kolejna impreza, kolejne, um, kolejne takie wydarzenie właśnie, gdzie zjeżdżają się inwestorzy typowo z branży spożywczej. No i będziemy ich zachęcać do tego, żeby gdzieś tam się swoją cegiełkę dorzucili. To przechodząc do wątków kawy Speciality, Kacper, jako e, dinozaur tej branży, no, bo, powiedz, jak to wspominasz? Jak to kiedyś było? Jak to wyglądało? Bo branży, z branżą kawową jesteś związany, ile? Jest? 25 lat? Licząc no, do, do to dziś, około 22 lat, tak. okay. dłużej niż Polska jest w Unii. <grym> <Dla młodzieży. grym> to jak to wtedy, jak to wiesz, dla takiego baristy, który ma 19 lat i słucha podcastu, to jak to było zanim się urodziłam? Jak to było z tą kawą w Polsce? <grym> wiesz, co, no ten rynek się budował. To, to nie jest tak, że tego rynku w ogóle nie było. Mm. Natomiast rzeczywiście, Specialty Coffee to był, to był taki termin, który się wtedy zaczął pojawiać. Nie bardzo wszyscy wiedzieli, co to znaczy. Znaczy, my, jako osoby, które się zajmowały tym zawodowo powiedzmy paleniem kawy, no to, to oczywiście tą wiedzę mieliśmy, natomiast no było, by, by, mierzyliśmy się z tym, co zawsze jest najdroższe i zajmuje najwięcej czasu, czyli edukacja klientów. Mhm. Tak? Mhm. Um, Bo wasza firma Coffee Zone wcześniej była też firmą szkoleniową i współpracowaliście zacznęli... z Coffee Heaven tak? od tak, współpracy, bardziej konsultingiem za... niż szkoleniami tylko. Tak, to było, to było pierwotnie firma, która była właśnie, tak jak powiedziałeś szkoleniowo-konsultingowa, później zostaliśmy przejęci przez Coffee Heaven i byliśmy takim głównym, można powiedzieć, ośrodkiem konsultingowym dla nich. Tutaj na, na rynku Europy Centralno-Wschodniej, bo no, to była duża sieć w mm. Polsce, ale też Czechy, Węgry i jeszcze kilka innych rynków. Nie, może nie, przepraszam, nie Węgry, tylko Rumunia. Mało istotne. Ale w ramach to... Didaskaliów to Coffee Heaven była bardzo ważną siecią też dla ruchu Speciality w Polsce, bo to była sieć, która dużo inwestowała w edukację baristów i też wiele osób ma, ma, ma swoje pierwsze kroki w świecie kawowym stawiało właśnie w tej sieci. I z niej wywodzi się wiele obecnych mistrzów? No, większość, tak. Większość. To był chyba 2001 rok, jak powstało pierwsze Coffee Heaven, chyba, chyba w trójmieście. Tak, a 2008 hmm. dla przypomnienia pierwsza kawiarnia Speciality w, w Polsce. Tak, więc, no więc ten, ten jak się tworzył, no teraz zupełnie inaczej wygląda. Um, be, bez wątpienia. No i co, wstydzę, pojawiły się pierwsze kawy Specialty Coffee. Trzeba było wyedukować rynek. Później pojawiły się, pojawiły się kawy jednorodne, w tym rozumieniu były single, Cała, weszła ta kolejna fala, czyli kawy, kawy, kawy z filtra. I rynek, rynek się niewątpliwie bardzo edukował. Doszło do, do tego, że miałem taki, takie wrażenie, że na pewnym etapie klienci byli już bardziej wyedukowani, czasami, niż, niż sam rynek. Um, była Kawa się stała po prostu bardzo modna. Um, no i, i tak to się, i tak to było z tym, z tym Specialty Coffee. A, a Wy Coffee Zona później sprzedaliście dużej firmie, a masz czasem taki sentyment? Myślisz sobie, o kurczę, jakbyśmy zostawili w tego Coffee Zona, gdzie byśmy dzisiaj byli, patrzysz na hype i ich nową siedzibę, <laughs> albo jak Coffee Lab wchodzi w biznes kawiarniany i otwiera swoją pierwszą kawiarnię w Warszawie, myślisz sobie, o to mogło być też takie imperium. Mam, mam sentyment no kawę, absolutnie. E, natomiast nie, nie, nie mam jakiegoś rodgoryczenia czy żalu. Nie, mm -hmm. nie mam czegoś. Tak, raczej kibicuję tym, co się teraz rozwijają i, e, i nie wiem, czy mi jest łatwiej, bo my z kolei mieliśmy dużo mniej konkurencji. Wtedy w palarni takich specialty coffee to można było wymienić na palcach jednej ręki. A teraz ten biznes zupełnie. Zdecydowanie bardziej profesjonalnie wygląda, jest duży większy dostęp do wiedzy, w ogóle świadomości. Był taki moment, kiedy wszyscy pali single, bo single się pali najłatwiej. W tym rozumieniu, że no, no jeżeli masz mieszankę, którą musisz komponować z, z pięciu, siedmiu ziaren, to łatwiej jest, łatwiej jest to zrobić z jednego. Co prawda, jak popsujesz, no, to już, masz, no to już masz klops. No ale tak jak powiedziałem, Są ten rynek się dokładnie albo robisz ciemniej i robisz z tego inny jakiś blend. Natomiast znowu, czy, czy im jest łatwiej teraz? Nie wiem, konkurencyjnie, konkuren, z perspektywy konkurencji na pewno nie. Natomiast, natomiast no jest dużo łatwiej po prostu też dostać zieloną kawę dostęp do, do wiedzy, do technologii, do pieców, do wszystkiego jest dużo, dużo łatwiejszy niż, niż jest. To korzystając z tego, że jesteście w studiu, no i świetnie znacie ten rynek startupowy, konferencje odwiedzacie pewnie kilka w miesiącu, to powiedzcie, co takiego ciekawego dzieje się jeszcze w startupowym świecie, co jest związane jakoś z kawiarniami i z kawą? Trudne pytanie. Hmm, trudne no ale pytanie. trudne z naszej perspektywy, ale on, oni to, wiesz, mają w małym palcu. No myślę, że... Jak w każdym biznesie, też jest wiele optymalizacji, jeśli chodzi o, o całą logistykę. Mhm. E, więc oczywiście w kawiarniach nie tylko, nie tylko kawa, ale pracują, a, ale też sprzeda sprzedaje się dużo innych, dużo innych rzeczy. Więc wdrażanych jest dużo mm, innych, czy to aplikacji usprawniających, mhm. e, Ograniczenia odpadu, też, też bioodpadu bio spożywczego. Są, są firmy, które po prostu też odbierają wiadomo futsi na przykład tak, to, co tu, zostaje tu, no. w kawiarniach, więc to są, to są takie obszary, które cały czas się, które cały czas się rozwijają dużo jakichś takich op y aplikacji optymalizujących pracę, y integrujących cały, cały system y od odbi odbioru, zamawiania, zamawianie na wynos, obsługa tego wszystkiego. Przecież już teraz można sobie z sieciówki zamówić prawda e kawę do łóżka e i, i w plecaku ci ją przywiozą, tak? Więc y to też są wszystkie rzeczy, które wokół tego gdzieś się szybko, szybko zmieniają i no, powstaje też chociażby właśnie ta konferencja, z której dzisiaj mmm, przyjechałem mnóstwo, mnóstwo nowych składników do produkcji żywności, całe, i, 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 i i tych zamienników mm -hmm. a, się pojawia. Często pochodzenia odpadowego, więc to są po prostu nowe, nowe rzeczy. To menu się cały czas aktualizuje i jest coraz więcej tych, tych zdrowych, sprawdzonych rzeczy. Chyba tu, tu moglibyśmy jeszcze długo mm -hmm. wymieniać, bo myślę, że każdy, każdy obszar w takiej kawiarni od nawet jakichś tam sterowania i, i, i systemów, które dostosowują zużycie energii w, w lampach. Można, mo, można by instalować i można by się w to bawić, więc tutaj myślę, że każdy element moglibyśmy zahaczyć. Ja bym jeszcze wspomniał o całej technologii, właśnie blockchain i ten transparentnej, która śledzi drogę kawy. Mega ciekawe. Od plantacji do, do filiżanki, bo jeżeli, jeżeli kawa zielona. Emituje jej, jej od zasadzenia do, do zbioru. To jest około 15 kg CO2. To jak, to jak sama oprawa to jest tam 6-7%, a logistyka to jest 60-70% tej emisji. A w przypadku no? zaparzonego kubka kawy najwięcej emisji to będzie ekspres do kawy, jeżeli tak. jest podłączony do brudnego źródła energii. Zgadza się. Hmm. Więc tu jest ogromny nacisk na to, całej branży, żeby Tą logistykę, po pierwsze, zmierzyć, no bo nie możemy zarządzić czymś, czego, czego, czego nie zmierzymy. Po pierwsze, to zmierzyć, a po drugie, no, zastanowić się, jak to, jak, do, jak to ograniczyć. I są rzeczywiście takie zastosowania blockchainu, bo o tym też już słyszymy od wielu lat, że, że blockchain może mieć zastosowanie w branży gastronomicznej. Są, są, oczywiście, że są. Problem, <laughs> problem czy wyzwanie polega na wdrożeniu tych technologii po stronie po stronie producentów, samych plantatorów, mm -hmm. bo są bo, bardzo rozdrobnieni. Bo są bardzo rozdrobnieni i jak właśnie to, co powiedziałeś, żeby zrozumieć specyfikę tego rynku, on się mm -hmm. składa głównie z takich, z takich kooperatywów, w zależności od rynku, czy po prostu pGR-ów naszych, zrzeszeń mm -hmm. PGR rolników. Nic nie pomyślałem o tym w ten sposób. E, i, I to jest trudno, bo, bo no i to jest znowu, możemy wejść w kolejny temat rzeka, czyli kwestie, bo my cały czas mówimy o tym aspekcie środowiskowym. Ale cały środek, cały, cały aspekt społecznościowy, tak? I to jest niezwykle istotne. Na co branża, ona realizuje te, te postulaty społeczne, czy pomaga lokalnej, lokalnej społeczności, głównie poprzez te wszelkiego rodzaju schematy certyfik przepraszam, certyfikacji. No, ale wiele mówi się, to jest trochę taka tajemnica poliszynela, że mogą być więcej tych działań, I jeżeli Zrobimy sobie, jakby rozbijemy na części pierwsze wartość, którą ten rynek wytwarza, to bene, jeżeli i, i, i do tego przyłożymy beneficjentów, no to ten plantator jest, ledwo go tam widać, rzeczywiście. To jest. Jest, nie jest adekwatnie, że tak powiem, wynagradzany. No. no właśnie, tak Krzysiek zawsze mówił chyba nawet w, w jakimś innym podcaście o, o tym, że, że ma takie marzenie, że chciałby, żeby kiedyś można było pijąc pyszną kawę w kawiarni i dać napiwek plantatorowi. Czy waszym mm. zdaniem to jest w ogóle możliwe w jakiejś dalekiej lub bliższej przyszłości? Poniekąd tak. My myślimy o... Oczywiście za wcześnie, żeby to wdrażać, natomiast myślimy o takim systemie Certyfikacji. Nie chcę go nazywać, ale wytłumaczymy o co w nim chodzi. Modelowo to ma wyglądać w taki sposób, że, że my będziemy gwarantować, że kawa kup zielona kupiona na plantacji będzie miała już nasz certyfikat. Nazwijmy to roboczo certyfikat ECOBIN, który będzie gwarantować, że ona zawróci. Mhm. Natomiast, żeby to zrobić żeby być tutaj w pełni uczciwym i transparentnym, musimy ten łańcuch. Logistycznej budowania wartości kontrolować na każdym etapie. Czyli musimy wiedzieć, że to jest kawa, czyli certyfikowana jest plantacja, detalista, jakaś na przykład duża sieć kawiarni. jeszcze importer może? I importer, tak. No, to jakby wszyscy muszą kontrybuować w łańcuchu, wszyscy muszą za to zapłacić, bo to jest rzecz, którą najtrudniej chyba przeforsować na rynku, że wszędzie musi być business case, to wiemy. Ale musimy odejść od myślenia o biznesie, o, o ekologii, jako czymś, co jest za darmo. Mm -hmm. I o tym, tak? By, no, trzeba za to niestety czy stety zapłacić, po to, żebyśmy tej kawy mogli nasze wnuki w 2070 roku się jeszcze napić, a nie, me, a nie tylko pić kawę z próbówki. Syntetyczną. Mogę dodać tylko, że niby takie próby i aplikacje takie są, które pozwalają w kawiarni zostawić taki napiwek, uh, tylko to jest jeszcze tak mała skala, uh, że jeszcze w ogóle to jest niezauważalne, to też jest taki, taki promil, uh, no, który warto, żeby rósł, ale jak szybko, to... Czyli co, się... może pobrać tą aplikację? Może gdzieś zostawić, gdzieś zostawić ten napiwek? Znowu <noise> to pytanie, co ma większą siłę oddziaływania z perspektywy konsumenta, tak? Bo my na przykład uważamy, bo tych działań, które są prowadzone na plantacjach, z całym do nich szacunkiem, doceniając ich istotę dla całego biznesu, jest mnóstwo, tak? To są wszelkiego rodzaju certyfikacje RFA, Fairtrade, Organic i tak dalej. Natomiast, czy nie bardziej na świadomość konsumenta działa to, co my chcemy zrobić? Nie, nie mówię, że my chcemy konkurować z tym, mhm. jakby dla wszystkich jest tak? Ale idziesz do kawiarni i masz świadomość, że możesz napić się z, z kubka, czy ze słomki, Piją przez słomkę, która została wytworzona z fustów po kawie, którą ty być może wypiłaś, tak? I albo posmarować się kremem, który ma w składniku olej kawowy z kawy, którą też wypiłaś. I to, i to jest, to się dzieje tu, teraz lokalnie, i mam wrażenie, że wtedy konsumenci mają większą, większy wpływ na to, co się dzieje tu lokalnie. Znowu z całym szacunkiem i doceniając absolutnie istotę tych wszystkich działań, które są prowadzone na, na plantacjach, tak? No i tu stawiamy kropkę. Możemy? Absolutnie. <laughs> Marcin Kaszarowski, Kacper Kosowski, cofounderzy startupu ECOBIN. Bardzo Wam dziękujemy za rozmowę. No i co? My story czekamy na te słomki i na te kubki zrobione z materiału, który jest pochodną tych fustów, które oddajemy. Dziękujemy za rozmowę. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.